Tymczasem ministrowie Maciusia opracowali całą konstytucję i czekają. Czekają, czekają, a Maciuś nie wraca i nie wraca. Aż tu przychodzi telegram, że król Maciuś żyje i już wsiadł na okręt i wraca do domu. Jak się Maciusiowi wszystko udaje? Mówili z zazdrością zagraniczni królowie. Szczęśliwy ten Maciuś, mówili ministrowie i ciężko wzdychali, bo myśleli, że jeśli im było trudno poradzić sobie z Maciusiem, kiedy wrócił z wojny, to ile trudniej będzie teraz, kiedy wraca z kraju ludożerców. Jak wrócił z wojny, to nas do kozy wsadził, a teraz kto wie, czego tam się nauczył, jeszcze nas pozjada. Maciuś wracał bardzo wesoły, że mu się tak podróż udała. Opalił się na słońcu, urósł, miał doskonały apetyt i nie wiedząc, co mówili między sobą ministrowie, postanowił sobie zażartować. Jak się zebrali na królewską naradę, król Maciuś pyta się. Czy koleje już naprawione? Naprawione? Mówi minister. To dobrze, bo inaczej kazałbym pana ugotować w krokodylowym sosie. A nowych fabryk dużo zbudowano? Dużo, mówi minister przemysłu. To dobrze, bo jak nie, to bym zrobił z pana nadziewaną bananami pieczeń. Ministrowie takie mieli przestraszone miny, że Maciuś wybuchnął śmiechem. Panowie, mówi Maciuś, nie bójcie się mnie wcale. Nie tylko ja sam nie zrobiłem się ludożercą, ale jeszcze mojego przyjaciela Bumdruma uda mi się, mam nadzieję, przekonać, żeby rzucił ten swój dziki zwyczaj zjadania ludzi. I dopiero Maciuś zaczął opowiadać swoje przygody, które ministrowie z pewnością uznaliby za żart, gdyby nie to, że wraz z Maciusiem przyjechał cały pociąg złota, srebra i drogich kamieni. A już zupełnie ministrowie się rozchmurzyli, kiedy Maciuś rozdał im podarki króla Bumdruma. Doskonałe cygara i smaczne afrykańskie wina. No dobrze, mówi Maciuś. A teraz proszę zapisać, co ja chcę zrobić dla dzieci. Więc teraz mam już pieniądze i mogę zająć się dziećmi. Więc każde dziecko dostanie na lato dwie piłki, a na zimę łyżwy. Każde dziecko co dzień po szkole dostanie jeden cukierek i jedno ciastko słodkie z cukrem. Dziewczynki będą co rok dostawały lalki, a chłopcy scyzoryki. Huśtawki i karuzele powinny być we wszystkich szkołach. Prócz tego w sklepach do każdej książki i do każdego kajetu mają być rozdawane kolorowe obrazki. To jest dopiero początek, bo ja myślę jeszcze wiele innych reform wprowadzić. Więc proszę obliczyć, ile to będzie kosztowało i ile czasu potrzeba, żeby to wszystko zrobić. A za tydzień proszę mi dać odpowiedź. Można sobie wyobrazić, jaka radość zapanowała w szkołach, jak się o tym dowiedziały dzieci. Już to, co Maciuś dawał, było dużo, a piszą, że to dopiero początek i będzie więcej różnych rzeczy. Kto umiał pisać, pisał do króla Maciusia list, że prosi jeszcze o to i o to. Całe worki listów przychodziły od dzieci do królewskiej kancelarii. Niektóre listy były napisane bardzo niewyraźnie, ale były bardzo ładnie napisane i bardzo ciekawe listy. Jakiś chłopiec napisał do Maciusia list, co zrobi, jak dostanie łyżwy. Drugi opisuje, co mu się śniło. Trzeci pisze, jakie ma ładne gołębie i króliki i chce dwa gołębie i jednego królika podarować królowi Maciusiowi, ale nie wie jak. Jedna dziewczynka napisała wierszyk o królu Maciusiu i przysyła mu ten wierszyk z ładnym rysunkiem. Druga dziewczynka opisuje swoją lalkę, która bardzo się ucieszyła, że niedługo będzie miała siostrzyczkę. Dużo listów było z rysunkami. Jeden chłopiec przysłał Maciusiowi w prezencie cały album pod tytułem Król Maciuś w kraju ludożerców. Rysunki nie były bardzo podobne, ale były bardzo ładne i Maciuś z przyjemnością je obejrzał.